260.8 livres, 260.8 defending, undefeated NABF heavyweight champion, the Moyal Aslanbek, Le Lion Mahmoudov. Weight division, fiche professionnelle, 9 victoires en 13 sorties avec 4 par mise hors de combat, 9 wins and 13 outings with 4 wins coming by way of knockout. Des sonos. Mariusz Wachna, 2-3 dni, dwa chyba, tak? 2 dni przed walką z Aslanbekiem Mahmoudovem. Powiedz, Mariusz, jak się tam płynie życie w Kanadzie? Nie, no już dobrze, wiadomo, teraz mamy taki okres, zamknięty w tym hotelu, w takiej bańce. Troszkę utrudnione mamy możliwości, życie, ale dajemy radę, jeśli mamy tutaj w całym teamie, gdzie tam gramy w karty, gadamy o walce, o życiu, o wszechświecie, o wszystkim. Jakie wnioski? Czego się dowiedziałeś z tych rozmów? Na pewno nic mądrego się tutaj nie dowiedziałem. Ale to jest, tak, powiedz, to jest taka izolacja, taka bańka, jak była przed Fiurem? Podobna, tak. Rozmawialiśmy tutaj z tą osobą, która jest odpowiedzialna za nas. Moglibyśmy wyjść, tylko że jakby ktoś nas tam gdzieś spotkał na ulicy, gdzieś tam nam zobaczył, że się szwendamy, moglibyśmy mieć tutaj problemy, tak? Mogliby tą galę troszkę skancelować, tak? Więc siedzimy grzecznie w hotelku. W Anglii było taki pozytyw, że mieliśmy salę do dyspozycji, mieliśmy bar, wiesz, posiłki mogliśmy jeść na barze. Tutaj tego nie mamy, tak? Musimy wszystko albo robić w pokoju, albo zamawiać, tak? No ale są plusy takie, że tyle tych rzeczy w wszechświecie się dowiesz, nie? Z tych rozmów wszystkich. No tak, ja tu te mądrzejsze sprawy notuję na dyktofonie, nagrywam, więc będę miał co analizować w domu później. Aha. Wilku czy Jurek raczej? Jest Wilk, to wszyscy, oprócz Jurka. Jurek gdzieś tam poszedł do toalety. Aha. Ale ekipa widziałem, że macie dużą, bo tam jest i Aleks Maciejewski, tak? Tak. No. I Kapman, jest, tak? Jest nas tak, 5 osób tutaj jesteśmy, 5 osób. A miałeś okazję się spotkać z Mahmoudovem jeszcze nie? Bo te widziałem treningi medialne. Wiesz co, tak mi się wydaje, że mieliśmy trening medialny wczoraj, ale chyba przedwczoraj, tak. Czekaj chwilę, bo tutaj... Słuchaj? No, teraz nie widać się. A bo wydzwaniają, wiesz? Poczekaj. O, dobra, teraz jest okej, no. Dzwonią. Akurat tak zrobili nam, żebyśmy nie minęli się. Nie minęli się na tej sali, tak? On miał chyba godzinę czy półtorej godziny wcześniej przede mną na ten medialny i później ja miałem, tak. Ale miałeś okazję gdzieś tam go podglądać? Nie. Interesuje cię to czy nie? Bo pamiętasz, jak z Kliczką walczyłeś, to Kliczko tam przyszedł chyba ciebie oglądać, nie? Nie, ja nie mam. Gdzieś to wiadomo, że ten jego trening medialny gdzieś tam oglądaliśmy, a to parę jakąś jedną akcję czy tam dwie akcje zrobił. Ty wiesz, to co mieliśmy do przeanalizowania z trenerami zrobiliśmy, to wiesz, nic nowego tam nie wprowadzi na pewno. Adamek kiedyś mówił, że jak jest szybki, to wygra z każdym. Ja widziałem ten kawałek tego twojego treningu, to tam jakoś błyskawicznie wyglądałeś, jakby to podkręcone było. Czy to tak wybrali? Ale jak myślisz, że było? A co myślisz, że było zrobione? nie, zupełnie poważnie, całkiem naprawdę szybko tę kombinację złożyłeś. Aż chyba nie chcieli więcej puszczać, żeby go nie wystraszyć. Nie, no tak, to na pewno, bo tam ja robiłem naprawdę z 15. Oni musieli mnie powstrzymywać, żeby nie pokazał wszystkich swoich umiejętności. Ale ja tutaj miałem trening z 15 minut, tam na tym ringu byłem, tak. Oni tam filmowali, kamerowali, pokazali pewnie te najwolniejsze moje akcje. O, jak to było najwolniejsze, to strach się bać.
A powiedz Mariusz, jak z wagą, bo mówiłeś, że trener ci kazał dojadać, że za mało ważysz. Jak to wygląda teraz? Ale już teraz się pogubiłem. Raz trener mówi za dużo, o wiele za dużo, później za mało i sam już się pogubiłem w tym wszystkim. Nie, na wadze będę ważył mniej niż 120, a więcej niż 119. Mhm. A z kliczką ile ważyłeś? Pamiętasz? 112 chyba, 600 czy 400. Ale to wtedy byłem za mały chyba, za lekki, wiesz, tak mi się wydaje. Mhm. Panie Mariusz, jak się motywujesz przed takimi walkami? Bo jak widziałem jakąś informację prasową, nie wiem, czy ty powiedziałeś, czy tak, czy ci to w usta włożyli, że chyba zresztą też w wywiadzie ze mną mówiłeś kiedyś, że już z lepszymi boksowałeś niż Mahmudow. Nie, no bo tak. No to jak ty znajdujesz motywację przed takim Mahmudowem? Ja mam dla niego szacunek, wielki szacunek, bo jest naprawdę dobrym zawodnikiem, kreowany na przyszłego mistrza świata, spędza na sali pewnie więcej czasu niż ja, za to mam szacunek wielki, ale nie mam respektu, tak? Nie mam respektu do jego boksowania, do jego siły, do jego, wiesz, bycia tym zawodnikiem, nie mam respektu, ale mam szacunek. Więc wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że walczyłem, sparowałem z lepszymi od niego, tak? Więc wiadomo, to jest boks. Te pierwsze rundy na pewno będą ciężkie. Trzeba będzie uważać, wyjść skoncentrowanym, ale wiesz, bez respektu, tak? Wychodzę po swoje, robię to, co potrafię najlepiej. Ale z trenerem Wilczewskim chyba w narożniku to ci motywacji nie zabraknie tam. No nie, wiadomo, że trener, no on teraz na pewno jakimiś, wytniecie to, tak, mam nadzieję, jakimiś chujami porzuca w tym rynku, to mnie na pewno zmotywuje, tak, do jeszcze intensywnej pracy w tym rynku. I to się motywuje, taka motywacja? Nieraz, czy nieraz, bo trzeba nieraz krzyknąć, wiesz, krzyknąć parę niemiłych słów usłyszeć w tym rynku, że człowiek się po prostu spina, zawodnik się spina, tak jak ja, czy inni zawodnicy mają coś takiego, że jak się mocniej na nich wrześnie, to gdzieś tam do nich to dociera, tak? Do nie wszystkich dociera, tak? Nieraz trzeba właśnie łagodnie mówić, bo są już nie zawodnicy, tak? Ja do mnie to dociera, jak ktoś wrześnie, ten wrześnie, jak się mówi? Wrześnie. To wiem, że coś źle robię, tak? Że coś muszę zmienić, muszę się bardziej starać. A są zawodnicy, że nie lubią tego, tak? Ja akurat jestem takim zawodnikiem, że nie lubię, ale wiem, że tak trzeba. Wiesz co, przeglądałem kursy przed chwilą na tę walkę, jest na ciebie 11-1. Czyli właśnie zastanawiam się postawić, wiesz co, bo na przykład rundy, jak znokautujesz Aslambeka Mahmudowa w rundzie drugiej, piątej albo siódmej, to stokrotność płacą. Na siódmą nie pozostawić. A ty, słuchaj, a ty zakładasz, bo chyba nie jest tajemnicą, że go zakontraktowali tobie, żeby cię znokautował. Taki mają pewnie cel, tak? Że nikt waha nie znokautował, on go znokautuje. Jeszcze ja sobie nie zastanawiam się nad tym. Nie, ale wiesz co, pytam się o to, czy zakładacie, no bo pewnie taki jest pomysł, że on będzie chciał ruszyć szybko, nie? Bo czym dalej w las, to trudniej dla niego. Wiesz co, no, po pierwszej, pierwsza runda będzie taka, wiesz, po pierwszej rundzie będziemy wszystko wiedzieć, tak, bo zobaczymy, czy on ruszy na mnie, czy będzie czekał. No, ale tutaj znając, wiesz, oglądając jego walki, jego treningi, ruszy, tak, więc trzeba naprawdę być dobrze rozgrzanym, skoncentrowanym. W tych pierwszych trzech rundach trzeba być bardzo ostrożnym w tym rynku. No to tego ci życzę, żebyś był ostrożny w pierwszych rundach, a i żebyś siódmego znokautował. O tak. Umowa. To dzielimy się, nie? Dzielimy się. Dzięki, Mario. Trzymaj się. Cześć. Para mi gente, con una pasión tan fuerte.